Witajcie w kolejnym filmiku, witajcie z Night City. Dzisiaj Ksawery ze mną jest. Ksawery, przywitaj się. Dzień dobry. Raczej dobry wieczór, bo my to na wieczór nagrywamy. Wieczór nagrywamy, dokładnie tak. I dzisiaj jesteśmy po ciężkich dniach. Każdy tam sobie coś tam robił. Ale postaramy się tutaj wam to jakoś wszystko ładnie poprowadzić. Akurat robiłam sobie kolację. Znaczy, podgrzewałam w mikrofalówce niedojedzone burrito, które znalazłam pod kanapą. Wiem, nie powinna. Dobra, i jedziemy do Peralezów. Ja ci tylko tak na krótko pokażę, co ja tutaj dokonałem. No, jak manekin z Lupexu. No tego raczej nie będziemy zakładać, tego też nie, ale może później dla Beki założymy. No, jak manekin z Lupexu, dokładnie tak. Słuchaj, tutaj na razie, wiesz, szału nie ma. No, jakieś karabiny, nie karabiny i to wszystko. Co słabsze sobie możesz porozkładać. Ile my tam ważymy? No, przydałoby się. No, wiesz, 69. Tylko ja troszeczkę zacząłem później zarabiać na tej broni, wiesz, także nie chciałbym rozłożyć czegoś. Co? Znaczy, powiem ci jedno, te ceny, które masz pokazane w ekwipunku, w ogóle się nie mają do tych, które są w sprzedawcach. No ale ja sprzedaję w skrytce. No w skrytce. No to zaraz możemy, zresztą zobaczymy zaraz. Szczerze... Nie wiem, pamiętam w Wiedźminie coś takiego było, że każdy inaczej miał, nie? Nie, w ogóle się to nie miało jedno do drugiego, absolutnie. O. To co miałeś pokazane w ekwipunku, to dostawałeś za to, ja wiem. Z tego co dobrze pamiętam, to może 1/5 byś dostał z tego. U sprzedawców. No, nawet gdzieś tak 20, nawet nie 20%. Nawet nie. Skipiego oddałem już Reginie, także wiesz. A, mogłeś go zostawić, bo krzyczał ci przynajmniej z użytkownikami. Ale już nie mogłem go włożyć w ścianę, wiesz. Nie chciał już wejść w ścianę. Nie wiem czemu. Aha. Po prostu nie chciał i tyle. Boka elektryczna, solowa chuwa, maczeta. Ta, pewnie krakowska, nóż tamto. Build pod noże jest bardzo dobry. Powiem ci szczerze. Widzisz, tego potrzebuję, tylko chyba jeszcze, tylko nie mogę. A to do ulepszeń. Nie mogę to tylko tego... może. No, tylko to znaczy tak, tylko możesz to zdobyć. Znajdując cokolwiek. Ale nie mogę wyciągnąć. Aha. No tutaj raczej nie zrobimy. Czekaj, ja ci jeszcze pokażę tak na szybko. No, tak to na razie wygląda, nie? Naruszenie protokołu. Nad tym muszę jeszcze popracować, bo chcę tutaj co najmniej, żeby po jednym było wszędzie, wiesz? Żeby to po prostu aktywować. Natomiast hakowanie bojowe się przedstawia całkiem. Tu jak będziemy walczyć z tym panem, którego jakoś dał, czy wiesz, ten po tym, Oda, właśnie z tą Odą, no. To chciałbym już metodę Bartmosa odblokować i chciałbym już mieć kilka haków legendarnych, wszczepy do, no ta pompa na razie tu jest, ale będziemy ją wymieniać. To bym chciał legendarne znaleźć. To wymienić na to, co żeśmy rozmawiali, na ten wszczep. Tak. No i tutaj tą pamięć operacyjną sobie kupiłem. Mi się wydaje, że to jest... Zapłaciłem za to, ale wydaje mi się, że to jest dobry zakup. No. No i cóż, legendarne płyty pancerza tu już też mamy. Trochę mnie to kosztowało. No i najważniejsze to, nie? No tak. A Kereszczników dobrze widzę, jest. I tutaj masz atak cyberpsychozy zamach, czyli te takie moje jest ulubione. Najbardziej podstawowe. Tak. I tutaj tak, optyka, zwarcie, wezwanie wsparcia, uszkodzenie wszczepu. To, no to na tego Odę to myślę, że uszkodzenie wszczepu będzie dobre. Co myślisz? W sumie. No, przegrzanie, ale nie widzę tutaj restartu optyki. Nie wiem czemu, czyżbym go nie miał. No może tu jest wypalenie synaps, granatu,
wirusowy, cyberpsychoza, samobójczy. Jest tu restart optyki. O. Czyli tak, ja myślę, że jeśli już do niego podejdę, to z restartem optyki i z tym uszkodzeniem wszczepu. Może się da wgrać. A resztę to zobaczymy. Dobra, słuchaj, jedziemy do Peralezów. Może po drodze sobie jeszcze coś weźmiemy. Co myślisz? Jakieś poboczne, czy już bezpośrednio jedziemy do Peralezów pogadać? Czy ewentualnie jeszcze sobie zboczymy tak od, żeby się rozgrzeć? Okej. Okay. Słuchaj, tutaj już mam motocykl Skorpiona. Bo jesteśmy po zestrzeleniu tej AV-ki Kung Tao. To widziałem po wczytowaniu gry. No Skorpion już niestety nie żyje, ale to wiesz. Potrafią cię negatywnie zaskoczyć. W ostatniej chwili odbiłem, ale to i tak niewiele dało. No coś tam dało, ale... No tak, ale wszystko. Dobra, to pohakujemy sobie trochę. Tylko czemu ja mu zrobiłem restart optyki? Nie wiem, ty się mnie nie pytaj. To jest właśnie to przemęczenie. Ile panie synapsów. Daję panie synapsów, uwierz mi. Jak jednemu się wgrało, to drugiemu się to wgrało od razu. Racja. I to jest raz taki strasznie toporny, wiesz, nie za bardzo go lubię. Jeszcze jeden, lol. No i rzecz, cywila rozstrzelał. Już mnie gonił? Tak, za tobą jest dron NCPD. Czy dron, nie, bagiety są za tobą. Jest. Nie, dron, bagiety, nie możesz go hakować. Więc albo mu spikalasz. Najlepiej stąd uciekaj. Nie mogę, kurde, celować, bo ten mi strasznie rzuca, wiesz? Słuchajcie rozkazu! Dobra. Spróbuję to po prostu objechać, wiesz? O. Na razie mnie jeszcze nie widzą. No. Ale cały czas mi się walka włączyła. No i jedź dalej, 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 dalej. Jedź, jedź cały czas, cały czas. Gazodechy. Dobra, musimy się trochę oddalić. No to na pewno. Jeźdź cały czas, pomimo tego, że ci ten miga. Nie, tutaj na przykład w lewo odbij. Już w sumie jak się odpowiednio tylko poczeka, to chyba zniknie. No jeszcze trochę, czekaj sobie save'ikę. Aha. No nie możesz. Już chyba. Nie, jeszcze. Nie, jeszcze. Ale teraz sobie nie wracaj, bo oni cię znajdą od razu. O, widzisz? Może gwiazda. Dobra. O, zgubiłeś. Czekaj. Muszę wyjąć ten CKM, kurde, bo... Ja mam dalej naprowadzanie na ten... Tak, dobra. O, ale Peralezowie to jest tak dziwny wątek. No. I to jest... chyba robiłem go na dwa sposoby i zawsze jakoś
nie byłem usatysfakcjonowany. Tak jak z tego zadania z prorokiem Garym, kojarzysz? No. Jakieś takie dziwne. Ten chip jej niby oddałem, tej jego, nie wiem, uczennicy. No tej dziewczynie, co później wymachiwała transparentem, nie? Tam uwolnić Garego, coś tam. No i też niby wzięła ten chip, ale tak nie wiem, co ona do końca tam z tym chipem zrobiła. Johnny coś tam później jeszcze powiedział, jak to Johnny i ten, co, chyba zrezygnuje z tego, ta rodzina, bo on jest... Wnerwiający po prostu. O, chciałem naruszenie protokołu. 1C95571C. 1C9... 95, 1C, no. E9, pyk. Dobra. Teraz poczekaj. Te demony, jakim będziemy... Ale ich tu jest! To ładujesz. Atak wirusowy. Albo w sumie atak cyberpsychozy byś mógł jednemu załadować? Zaraz. Właśnie chcę sobie znaleźć jakąś ofiarę. Dawaj, atak cyberpsychozy, pyk. Oni mnie jeszcze nie widzą. Znaczy ustalam neutralną pozycję, myślę, że... I zaraz się tam będzie działo. Zobacz, że ten chłop nie umarł. I chyba wszyscy nie żyją. Bum. About that. To by było na tyle. Ty jeszcze żyła. Ten karabin głowę. Bardzo lubię, wiesz? Ten bym sobie też zbostował. Ten rear. Tylko, że... on... Można by go było boostować. Popatrz, bo on podpala, nie? To zrobiłbym sobie ten pistolet, o którym mówiliśmy, ten Mark 5 i właśnie tego bym sobie zostawił. Tylko to jest ikoniczny, rzadki ikoniczny. Nie wiem, czy go będzie można wysoko boostować. Bo żebym miał inżynierię, to może by mi się go udało przerobić, bo tu by trzeba go było rozebrać i tam by był chyba schemat na nas, albo schemat na następny. Ale nie jestem pewien. Nie, to działa tak, ulepszanie, że po prostu broń w wersji niebieskiej, nie? Musisz mieć ją w ekwipunku, żeby ulepszyć ją do wersji fioletowej. I tyle, i musisz mieć komponenty do tego, ale szczerze, to teraz build pod te zdolności techniczne, albo ja coś robię, albo on jest już tak znerfiony. Nie chciałbym po prostu marnować sobie, wiesz? To już wszystko. Dobra. I tego kloca nie będę brał, jak ja nie lubię tymi samochodami jeździć. Tym typem dokładnie. Bo tu tył strasznie nosi, wiesz? Żeś nie zebrał dowodów. Idź tam do góry z powrotem. Matko, rzeczywiście. Ty wiesz co, ja rzeczywiście dzisiaj śpię. No pewnie. Przecież nie, bez dowodów nie ma kaski. I teraz tak, Dimka. Plan jest też taki, że... Mnie się wydaje, że ci netrunnerzy u Aldecaldos mieli też fajne rzeczy. I to fajne rzeczy pod... cyberdek dla... pod wszczepy dla netrunnera. Ale tylko mi się wydaje, dlatego kasiorkę zbieram. Chcę też jeszcze trochę do... Bo popatrz, to wygląda mniej więcej tak, nie? Masz uliczną sprawiedliwość. Kto sieje wiatr? Czyli to jest to zadanko z panem. Panam. I tutaj bla bla bla. Nie? Dalej. Uliczna sprawiedliwość to jest to z tym ukrzyżowaniem. Na Billa Jablonskiego, przepraszam. Stróże bezprawia to jest Sperales. Tak. To jest, wiem, z pasją. No. Mhm. O, a tutaj mam tylko tak. Już
ten wzywa mnie, Takemura mnie wzywa już na ten, nie, na te platformy. No i witaj w Pacyfice, nie? Tutaj nam się. Muszę zadzwonić do Mr. Hensa, żeby mnie z Voodoo Boysami skontaktował. Dlatego to jeszcze odkładam. Chcę zrobić tą uliczną przepraszam, chcę zrobić Stróże Bezprawia, Kto sieje wiatr, a później ewentualnie pojedziemy już do Takemury, jak już będę miał wzmocniony. Bo tak jak mówię, no już mi się wydaje, że pora powoli przechodzić na legendarne haki. Ale ja nie wiem, czy ja mam na tyle... tutaj można nie, by nie było masz. Coś jeszcze dorobić. Pełne synapsów. Pickie komponenty. Bo to już, tak, masz, to już tak. Mam bardzo rzadki. Następnym krokiem byłby legendarny. Mhm. Tylko chodzi mi o takie komponenty, o te epickie, nie? Mhm. I... no, bo tutaj to nie stanowi problemu. Ale słuchaj, to najwyżej jak sobie jakiś tutaj odblokujemy jakiś punkt atutu, to ewentualnie sobie gdzieś tutaj. Jak uznam, już, że już czas, to sobie tutaj w metodę Bartmosa podrzucimy, aczkolwiek tak jak mówiłem, wolałbym teraz trochę nad tym popracować, bo to też jest ważne. Tak. Tutaj widzisz hakowanie bojowe, jesteśmy tak już 4, dobijamy do 15. I to... ale popatrz, jaki to jest power. Weź sobie poczytaj. Wygrywający pojęcie tylko zwiększa się o 50% plus 1 za każdy punkt atutu. Za każdy to... punkt atutu wydany. No to 50, 100, 150, 200... no to 60% będzie. To ten cyberdek to będzie się regenerował w tempie bzyk. No. Dlatego Dimka tak... co? Policja? Nie, spieprzaj od nich. Parę jakichś śmieci chyba. Czekaj, pobawimy się. Ale ten granat chyba leci w moją stronę. No, właśnie miałem ci mówić, żebyś starał się nie zabić żadnego cywila. Ty, bo cię zaklepią. Czekaj, nie mogę włączyć. No wyłącz to! Jeszcze jeden. Tak, wirusowy. Brawo. Żona CPD. O kurwa, to spierdolę już teraz. Nie wiedziałem, że to był ten, że to policja. Nie. One nie były z policji, tylko ty trafiłeś w cywila strzelając po prostu. Dobra, to już wiesz co? Dobrze mi radziłeś, a ja nie posłuchałem. No właśnie. No oczywiście, jedziesz 20 na godzinę, to... zostaw mnie. Ty taki upośledzony Hellman. Nie, nie? No. Dobra, to ciśnij już do tych paraleców. Tylko, że jadę nie w tą stronę. Znaczy, ale jak zmieniłem pojazd, to jakoś mi szybciej ta gwiazdka znikła, zauważyłeś? Po prostu szybciej opuściłeś obszar, bo wcześniej to tak jeździłeś cały czas i wiesz. Teraz to przynajmniej jedziesz w jednym kierunku. I tu w prawo. Macie bagiety, zobaczymy. Coś gościu. Spadaj na drzewo. Ale skoro jesteś taki uprzejmy.
Jakby nie wiem, jakby napisał czy coś, coś w stylu, nie wiem, potrzebuję jeszcze 10 dolarów, żeby uciec z I tego miasta czy coś. zapraszam do samochodu. To wiesz. Dobra. Dzięki. To tam witaj, będzie Vicky. oboje, oboje. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną, Elizabeth. To jest ten niby kandydat na burmistrza, z Miło tego mi co Państwa pamiętam, tak? poznać. No nie, Perales. niby. Pani Perales. Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja Ci żona powiem. doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. Słuchaj, bo tam było takie zadanko, ja już wykonałem, że tam była taka stronka, która oczernia tego gościa, który jest teraz burmistrzem. I ja tą No. stronkę rozwaliłem i się bałem, Może lepiej się z tym nie ociągać. Że po tym A mi się zatem, skasuje to zadanie z na czym będzie paralelizmami, polegało ale nie. jedzenie? Co ty? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Ryan. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Zmarł. Ta. I teraz będzie Opis chyba pani był River. bardzo głośno. No? Naturalnie. Media karmiły się Ja tym coś wydarzeniem pamiętam. przez wiele tygodni. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. Z tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem. Policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Ryan rzekomo umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. No patrz, ale nas zastanawia atak cyberszaleńca, jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Ryana. Nie gadaj, że Według znowuż ten. policji Brain dance. niezwiązany incydent. Te wasze podejście Ale że nie ona mają nie może dostanie jakiś tego związek z nadchodzącymi z wyborami na słucha, nie? burmistrza. Oczywiście, tak się jeśli dzieje. Lucius Ryan został zamordowany, musimy to wiedzieć. Mnie by mu już trochę bolał. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Ryan zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Ja pierdolę. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braintensy. To surowe nagranie. Braintens jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się jak nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. To... Skąd pochodzi to nagranie? Nie wiem. Ryan miał wtedy publicznie przemawiać. Braintens tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. Musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. Dajesz. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. Dobra. No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Dobra. Obejrzyj po prostu najpierw to nagranie z perspektywy tego facia, wiesz? Czekaj, cofnę może. Nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Rajno, możesz? Prawej? Tak. Kim jest ten cały Holt? Holt, sorry. Wszyscy ci pojacy są tacy sami. Czekaj, ale mnie interesuje ta warstwa audio, wiesz? Telefon chyba? To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Cześć, nie mogę spauzować. Bo tutaj cię zablokował, wiesz? Kojarzy ci się z czymś? Aha, aha, aha.
starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Powiedz od razu, że z niczym. Za chwilę cię wyrzuci do tego w pacie z brytolskim. Dobra, zostaw mnie. Może... Drzwi? Wyszli dosłownie na sekundy przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. Poćwiczyć. Dobra. Wróć do tego gościa tam, od ochrony. Bo tutaj już się nic nie dowiesz. Na pewno? Na pewno, bo jak już masz czarny ten, to... Tutaj będzie Weaver do zeskanowania. O. NCPD. Policja. Wpuścić? To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Gliniarz chciał coś przekazać ochronie. Ta, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Coś tu, coś na komputerze chyba tam możesz zeskanować. Jest. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora i w dodatku obie są zakonnicami. Naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Aj, Johnny. Już przyszedł. Czekaj, jeszcze chcę sprawdzić. Nuć jakąś piosenkę. Po konferencji. I teraz będzie bong. Bom. Ta melodia. Nie rozpoznaję jej. Melodia? Tak to jaka mówić. To melodia? Nie nazywam tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. No. I tutaj już go River wykończył. A to... Może popatrz na towarzysza, jak kopnął w kalendarz. Obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. Proszę, proszę. 35 po. Czyli co? Mamy to. Jeszcze trochę. O, panie! Na fałkę mają. No ja, ale teraz to ja podróżuję jak gość. I co, ale ty z nimi nie idziesz. Jesteśmy. Ty weź może podskocz. Coś mi tu nie pasuje, o. Pyk. Oddaj mu tego braindance'a. No już nie jesteś na kucaku. A myślę, że coś jest na rzeczy. Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Holt? Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bull terrier. Teraz startuje w wyborach. Przepraszam, już. Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. O, sprytnie. Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Bardzo chętnie. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to ex-gliny. Coraz bardziej to śmierdzi. No. A czy ktoś jeszcze poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu? Policja,
i nikt więcej. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. No tak, miałeś rację. A ja sobie nadzieję robiłem, patrz pan. Ale wiesz, co ci powiem, że... Aj, kurwa. Szkoda, że nie można sobie kupić. Co, AV-ki? No. Ciekawie, Johnny się uaktywia. Nazywam się V. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. No, pracuję dla Paralesów. Pracuję dla Jeffersona i Elizabeth Perales. Przyszły burmistrz żyłem się przy śmierci poprzedniego. Ciekawe. Mam jeszcze parę innych informacji. Równie ciekawych. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę. Dobrze. Panie Bobrze. Okej, 1-2 kilometry. Mhm. Czekaj, ja zobaczę, jak to na mapie wygląda. No wiesz co? Wow, wow, popatrz, ile tego po drodze tu jest. No. Robimy, czy dajemy sobie spokój? Jak chcesz. Tu jest zlecenie. Wysokie, to nie. Słuchaj, podjadę do tego, zobaczę. Czemu ty mnie tu prowadzisz? Ja chcę tu... Patrz, gdzie on mnie tutaj... Co to jest? Spotkaj się z detektywem. A czemu on mnie tu prowadzi? Bo to a, bo ja tu jestem! Tom. Oj, Grzesiu, kretynie. Ryzyko wysokie, to nie będziemy. Dobra. Jezu, ja nie myślę dzisiaj. Dimka, co się ze mną dzieje, stary? Ile czasu on zostało? Ile czasu mi zostało, już ci mówię. 9 minut. Widziałeś, co ten motor Skorpiona wyrabiał? Mi to normalnie salta robił, jak się zatrzymywał. No, u mnie jest podobnie, bardzo podobnie. Dobra, to teraz ciśniemy. Popadało. Ach, nie lubię tego takiego, jak to się nazywa, ten blask. Wiem, o co ci chodzi. Flesza. Czy coś takiego. Wow. Taki blask, czy... Jak wyjeżdżasz, nie? To takie oślepiające słońce, nie? To... Ja to nazywam flash. Mhm, może być flash. Zerkniemy, co tam się dzieje. I za kropkami. Przejdź tu dalej. No spokojnie. Brawo. Granaty nisko latają, będzie padać. Nie, zostaw ich. Chodź się wystrzelać w sumie. Chodzi mi o to, żeby punkty zarobić za hakowanie bojowe, wiesz? Partyzantkę będziesz się teraz bawić? Czyżby to byli Six Streetsi? Valentinosi. I Six Street. Valentinosi. Parę Valentinos, parę Six Street. No to słuchaj. To niech się chłopaki nie nudzą. Zero litości dla skurwysydu! O, panie, zaraz będzie się działo. Uważajcie! Uważajcie! Tylko tak go rozstrzelać taktycznie. Patrz na to. Coś pięknego.
Cyberpsycho zrobił swoje, cyberpsycho może odejść. Ale do czego nawiązywałeś? Wiem. Do mojego ulubionego, jednego z moich ulubionych seriali, pana Barei. Sześć koła? No. Odezwa. Siedem kulek. Jeszcze próbowała jego dziewczyna, została siedem kulek. No, czy jeszcze kulek? Weźcie broń, dużo amunicji. DS. No. On jeszcze żyje? Chyba nie. A ten? Jeszcze. Nie. Six Street. No, co? Oni są patriotami. Tylko patriotami, tylko że inaczej. Jeszcze coś tutaj chyba. Nie wiem, czy ja to wydobędę. I te drzwi idealnie tam poszedę. Nie wiem. Okej, 376 metrów. Coś jeszcze po drodze. On jest tu. To jest trochę... To jest chyba do kupienia. Trakcik. Tak. Glen. Tak nad głową Glen. 40 koła? Nie jestem taki bogaty? Chyba nie bardzo. To tylko jeden raz musisz zapłacić. No, ale wszczepy jeszcze trzeba kupić, panie. Wszczepy trzeba kupić. O! Padre! Będę szarował. Mam dla ciebie gównianą robotę, to znaczy polityczną. Masz zdobyć kwity na Javiera Alvadaro, doradcę burmistrza. Chodziły to musi zrobić. Znajdziesz je w biurze restauracji El Pinche Pollo, należącej do Valentinosów. Robimy? Chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej? Sprawdź załącznik. Właśnie sprawdź ten załącznik, bo mi się wydaje, że to trzeba na cicho zrobić. No to na pewno trzeba będzie na cicho. Jak wiesz, a mnie pytanie tego, dowody na to mają znajdować się, że... Niekoniecznie chyba. Tak, typ kontraktu kradzież. El Pinche i wykradnij dane dotyczące działalności Javiera Alvaradaro. Lokalizacja restauracji El Pinche Polo. Szczegóły trwa kampania wyborcza. Wszyscy są... Dziewczyna szuka haku na doradcę burmistrza, gość nazywa się Javier Alvadaro, nasza dziennikarka twierdzi, że Alvadaro chciał publiczną kasę z rotuszy i przekazuje ją Valentinosom. Niezbyt miła. Dowód na to mają znajdować się w biurze restauracji El Pinche Polo należącej do Valentinosów. Poszukaj ich. Panna wydawała się pełna swoich informacji. Wiesz jak jest. Ona płaci, a mnie pytanie dla komisza. Słuchaj, wiesz co, mi się wydaje, że ja to zadanie robiłem i ja im tam troszeczkę załadowałem taką cyberpsychozę niewinną i po prostu sobie czekałem, wiesz co, ale ja zrobię na wszelki wypadek twardego save'a. I spróbujemy, żeby mieli kamery, to byłoby prościej. Powiem ci jedno. Musisz uważać i to bardzo na ten, na cywili. Będzie strzelaniny już. 1C1C1C55. Co jest? Źle, żeś kliknął. I dupa już. Nie zrobisz tego. Nie lubię tego. Dobra, to dawaj tryb sojusznika. Mógłeś ten, zdalne, znaczy przejęcie kamery mogłeś w tym sumie. Mówię, że już nie myślę. Dobra. Ło! Wiesz co, może sobie odpuść ich, bo oni jak są na czerwono zaznaczeni, to oni już są, wiesz... Okay. Do góry. Spróbujemy 1C, 7A, 955. 7A... E955.
Dobra. Atak wirusowy. Trzeba cywilów nie pozabijać. No od razu ten, mogłeś w sumie... Patrz na to. To droga ognia i wojny! Wyciągnął się pasa! Ja sobie będę tylko tą kamerkę hakował, wiesz? Rozpierdolę ci! Będzie kamery. Ja teraz hakuj towarzysza, wypal mu synapsy, bardzo miło. Namierz go. O, i wypal mu synapsy. Jeden umarł, drugi umarł. Co jest? Czemu się nie mogę przyłączać? Co się wychodzi? No ja pomiędzy kamerami się chcę przyłączyć. Od jedynki do trójki. Znaczy jeden, trzy. Dzwoni, wyłącz. To jeszcze zrobimy na tym. Powinno mi się na tym działać, wiesz, a nie działa. Teraz patrzmy, co się będzie działo. Szkoda, że ty takiego najsłabszego facia jak kiby wziąłeś, nie? Nie, mu już nic nie wgrywa, już się zabije. Wykończysz ich do końca i... wiesz. No wyłaź stamtąd. Nie czekaj. Tylko nie ma slow-mo. No i wypalenie. Chyba tyle, bo więcej chyba nie ma. Już patrzę. Nie. Pusto. Dzień dobry. A nie. Zechce pan strzelić sobie w głowę? Albo wypalić synapsy. Bong. Do czego lubimy granie pod Netrunnera? Netrunner jednak to jest bardzo śmieszna droga rozwoju. Dlaczego kończyło go ten? Też. No. Nie strzelił sobie w łeb.
jeszcze ktoś? Nie, chyba nie. A jak już, to go dobijesz ze strzelby. Dobra, wchodź do góry, wykradaj te dane i panie... Nie robi mi ty. Gubimy się. O, kamera. Co? No, ale te kamery to wiesz... Ona mogła tam na dole robić. Wyłącz. Dobra. Dobra. No co, wyjdź stąd, wyjdź. Dobra, wchodź już tam i się pierdziel. Już żeśmy nawet wyrężyli nasz zapas czasu. Zdeczka. Zdeczka. Popatrz. Oto skakujesz go na partyzantkę. Nie wiem, cokolwiek, wypał mu synaps na przykład. Pyk i się odsuń drodze. I koniec. Dziękuję. Dobra, wchodzę, kamery. Kamery, kamer nawet nie ten, nie hakuj, nie wyłączaj ich. Mówię, że nie opłaca się. Nie chcę, żeby mnie ktoś zauważył. Nawet jak cię zauważą, to wiesz. Aha, dobra, no i teraz tylko zbieramy, nie? Ale patrz, ile tego jest. A to chyba wszystko na górze. No większość rzeczy. Ja ci sobie spokojnie odcinają. Nie wiem, dzień jak co dzień w Night City. Ktoś zginął. Ktoś zginął, a co tam? To jest do góry. Tam do góry właśnie chcesz iść? Jeden C9. Okej. Jeden C9. Gdzie jest to E9? Pokaż mi. Jeden C. No nie bardzo. E9. Jeden C55. Pięć, pięć. BD. 5-5. No dobra, nie na żadnej tak. Razikolwiek, nawet nie w głowę. Jeszcze po drodze jakąś gorzałę zgarniłem. Jest jeszcze jakieś wejście do góry? Nie chyba. Ale dobra, tu musisz jeszcze poszukać tego. No tego właśnie. Biura. Ono będzie gdzieś tutaj. Boże, dobrze. O, tutaj są jakieś drzwi. Tutaj, a tutaj? O. Jest. Wow. Pyk, trzeciuszek. No. Dzień dobry, Night City. Szkoda, że tego zebrać nie można. No właśnie, widzę. O, poszło. No i dobra, Eve. Zabieraj te dane i wiesz. Brzyskamy. Nic się nie zmieniło. Ludzie myślą, że głosują na którąś z opcji, że mają jakiś wybór. Ale zawsze wybierają to samo, pierdoloną korupcję. No i dobra, i tyle. Uciekaj stąd.
optyka jeszcze chce sprawdzić. Głosują na tych samych gnojów w różnych przebraniach. I za każdym razem wierzą, że tym razem, kurwa, będzie inaczej. Takie życie, Johnny, takie życie. Dobra. Jeszcze tylko sprawdzę, co tu jest. Ibel. Czy Boże, Ibel, nie wiem, co to jest. Taki składzik, pranie, wiesz? Składzik. No. No, do kogoś wezięliśmy. Jakiś taki pokój socjalny, cholera wie, co to jest. Ta łazienka, kibel, kuchnia i jadalnia w jednym. Tak. Jeszcze moja babcia świętej pamięci mówiła pralnia, sralnia i jadalnia. A żeś przez teksury przelaz? Słuchaj, jak Mojżesz przez Morze Czerwone. To nie. Cześć, kolego. Dziękuję. I już, Dimka, już chcę tylko zakończyć to, wiesz, tak ładnie. BD9BD. BD9BD, mam. Dokładnie. D1C. Jeden C i od razu jeden wyżej mógłbyś. Albo dobra już. Dobra, rób. 9, 5, 5, 1 C. Jupi! Ładnie poszło. A ile nam przybyło? Jakiś przelew przyszedł? Nie, legendarne komponenty do haków. Super, co ty? Super, przyda się. Tutaj jeszcze coś leży. Raczej ktoś. Ktoś, przepraszam. Odbierz. Dobra. Dobrze, że pojedynczy połączając wiktorów ustawień rozgrzymasz w razie co ich automatycznego wyciszenia. A tak, wirusowy. Co znowu? Co za cholera do mnie strzela? Dobra, uciekaj stąd po prostu. Nie ma co. Ja cię jeszcze ci zabiją na sam koniec. Spokojnie. Zapierdala! Madres! Nos están aniquilando! Dobra, ty wiesz co, ja jestem spalony oczywiście. Z pierwszy są, nie ma co. Jeszcze drony, CPT, przylazy. Mm-hmm. Coś zauważyłem. Przechodzę do czynności. No to teraz to się wpierdzieliło, nie? Gdzie w pandemii. Dobra. Dobra. Wiesz co, no... czekaj. Wczytaj ostatni punkt kontrolny. Ja zaraz zobaczę, gdzie ja tu jestem tylko i na tym sobie zakończymy, wiesz? Ja wiesz, gdzie trochę, jesteś? Trochę śpieszę też i ze względu na ciebie. Bo tak to bym to zrobił trochę inaczej. Gdzie my tu jesteśmy? Aha. Tu jesteśmy, dobra, to my już jesteśmy przy końcu. Schowaj bank po prostu i tyle. No i wyjdź. Wiesz co, ja sobie tutaj zrobię save'a. I tu już zakończymy, bo ja się chcę jeszcze z nimi postrzelać, wiesz? A już nie chcę ciebie blokować dzisiaj. Tylko po prostu jak wyjdę, to już sobie to załatwię na własną rękę. No. Dobra. Także dziękujemy wam za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie, subskrybujecie. My się już z wami dzisiaj żegnamy. Bywajcie i powodzenia gdziekolwiek jesteście.